Dobry wieczór, Piotr Dudek, 83. odcinek magazynu Do Kosza, Dudek TV. Witajcie bardzo serdecznie. Za nami ósmy już mecz sparingowy na Stara Bydgoszcz. Tym razem podopieczni trenera Tura Gronka okazała się lepsi od Kinga Szczecin. Jednym punktem wygrywając po akcji w ostatniej sekundzie Corey'a Sandersa. Teraz ocenimy przygotowania Asty do nowego sezonu, który już za dwa tygodnie startuje, Energa Basket Liga. Przygotowania bydgoszczanie rozpoczęli szybko 6 lipca, badania medyczne, treningi, jeszcze wcześniej w czerwcu miejscowi zawodnicy plus młodzi gracze, którzy walczyli o angaż w pierwszym zespole, te treningi rozpoczęli. Także sporo meczów sparingowych rozegranych, sporo treningów, zespół naprawdę się dociera. Kwestii formalnej, statystycznej, z 8 sparingów, 5 wygranych, 3 przegrane. Teraz co wiemy o drużynie Gronka? Wiemy to, że będzie zespół jak zwykle grał agresywnie, szybko, miał swój określony styl. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z obietnicą, zajmiemy się podsumowaniem poszczególnych zawodników, jak oni wypadają przed ligą. I zaczynamy od rozgrywających. Corey Sanders, nowy Amerykanin, który zastąpił w zespole Adriana Waltona, bez wątpienia jest zawodnikiem lepszym rzutem, wyższe IQ koszykarskie, to na pewno, dobrze mija, podaje. To jest zawodnik, który może grać także na pozycji numer 2, natomiast sam twierdzi, że lepiej czuje się jako ten kreator. Także sporo potrafi, nieźle agresywnie broni, mija w ataku, pół dystans, wyjazdy na kosz. Ta trójka nie jest najmocniejszą stroną Sandersa, ale punkty potrafi zdobyć na wiele, wiele sposobów i na pewno jest motorem napędowym zespołu i póki co najpewniejszym punktem ekipy Gronka. Sądzę, że będzie jednym z lepszych rozgrywających w tym sezonie. Jego zmiennikiem jest Marcin Nowakowski, doświadczony 31-letni zawodnik, który w pierwszej lidze był gwiazdą. Wcześniej już też grywał w Ekstraklasie, w mniejszych rolach, ale to jest zawodnik, na którego można liczyć. Dobry kreator. Jeśli trzeba, też potrafi, że tak powiem, ukuć ten kosz, te punkty zdobyć. Dużo widzi, inteligentny, naprawdę rozumny, doświadczony gracz, który na pewno w każdej drużynie by się przydał. Także tutaj, jeśli chodzi o te pozycje, mamy obsadzone. Numer 2 Michał Chyliński. Michał znowu niestety, ale miał problemy zdrowotne. Sporo spotkań opuścił, sporo treningów opuścił, ale Michał na pewno do swojej formy odpowiedniej wróci, bo wiadomo, Michał Chyliński jest Michał Chyliński. Poniżej pewnego poziomu nie schodzi od wielu, wielu lat. Ten 34-letni doświadczony zawodnik. Tak, tu jesteśmy mega, mega spokojni. Jego zmiennikiem przynajmniej na papierze, bo wiadomo, mogą ci zawodnicy grać na pozycji 2 i 3, jest Michał Aleksandrowicz. Pokazuje to w zeszłym sezonie w lidze. Czyli dobra obrona i trójki głównie z rogu. Także to jest też już zawodnik, już który rozumie, na czym polega gra na poziomie ekstraklasy. Jedziemy dalej. Niski skrzydłowy Jakub Niziół, nowy nabytek, który poprzedni sezon spędził w Legii Warszawa, niezbyt udany, mało tych minut, mało szans dostawał od trenerów warszawskiego zespołu. Pierwszy tam jest Pasewa, później Wojciecha Kamińskiego. Nie mógł pełni rozwinąć swoich skrzydeł. Tu dostaje więcej szans, tu ma większą rolę. Nie zawsze wszystko wychodzi, ale trójka, fizyczność, defensywa, też się chłopak stara. Wiemy dobrze, główne atuty to skoczność, rzut z dystansu, ale Kuba także pracuje nad tym, aby i z pół dystansu atakować deskę po minięciu. Także tutaj na pewno w niejednym meczu zadziwi nas i
te występy będą owocne, bo to jeszcze w tych sparingach nie pokazał równej formy. Odkryciem tych sparingów jest Michał Krasuski. Ja tam dobrych kilka dni temu, tydzień może więcej, na Twitterze napisałem, że trzeba powiedzieć to głośno, to może być jedno z odkryć, najbliższego sezonu, 20-latek. W poprzednim roku miał sporadyczne występy, zgromadził w sumie kilkadziesiąt minut w całym sezonie, ale ja go obserwowałem, widziałem, że ciężko pracuje, słucha, co ten od niego wymaga, co mu tłumaczy, przepracował dobrze ten okres. To prawda, w 10 meczu nie wyszło mu, natomiast w poprzednich meczach naprawdę grał pewnie, nieźle w obronie, dużo w ataku. Czasami wydaje mi się, że jeszcze jest, że powiem, na tym boisku zbyt skromny, zbyt mało pewny siebie. No to też wynika z wieku i z doświadczenia, które ma na poziomie Energa Basket Ligi. Podtrzymuję zdanie, to może być jedno z odkryć, albo nawet największe odkrycie tegorocznego sezonu, czyli zawodnika, który miał minimalną rolę w zespole. Może, znaczy, jestem o tym przekonany, że będzie miał dużą, dużą rolę i sporo meczów, naprawdę w sporo meczach pokaże twój naprawdę duży, duży potencjał. Pozycja numer 4, Doran Holm, kontuzjowany zawodnik, 37-letni weteran. Nie miał zbyt wielu okazji, żeby się pokazać, będzie uzupełnieniem składu. Natomiast wiadomo, że Doran to jest walka, Doran to jest walka o każdą piłkę, to jest rzucanie się po każdą, w każdej akcji obronnej. To jest człowiek, który nie ma kompleksów, zna swoją rolę w zespole i na pewno w niejednym meczu wspomoże swoich kolegów. Pod całą czwórką jest Tomislav Gablić, Chorwat. Ja 2 miesiące temu, po to kontraktowaniu tego zawodnika, napisałem od razu, że to będzie moim zdaniem jedno z odkryć tego sezonu i będzie jedną z, nawet z gwiazd tego sezonu. Podtrzymuję to. On jeszcze nie pokazał wszystkiego, co potrafi, natomiast potrafi bardzo dużo. Jego atutem jest to, że potrafi zagrać i tyłem do kosza, i przodem. To jest rzadko spotykane. Jeśli chodzi o niższych zawodników, to będzie ich spokojnie tyłem do kosza ogrywał. Tych wyższych będzie pokrótce mijał przodem do kosza. To na pewno jeden zawodnik się zdziwi, co potrafi Gablić. Jeszcze powtarzam, jeszcze troszeczkę brakuje, troszkę może pewności, troszkę może jakby za mało na siebie bierze odpowiedzialności w poszczególnych meczach. Powinien być w każdym meczu zdecydowanym liderem albo jednym z liderów. Tego troszkę mi brakuje, ale wierzę, że to się zmieni i to będzie naprawdę super, super gracz w sezonie. Swojego zdania oczywiście nie zmieniam. Jeśli chodzi o Gablicza, to będzie naprawdę czołowy zawodnik na pozycji numer 4 w sezonie 2020-2021 Energa Basket Lize. Środkowi Łukasz Mackiewicz, pięknie się chłopak rozwija, mocno pracuje, nabiera do tego niezbędnego doświadczenia. Wcześniej tam epizody były w Asseco Alka Gdynia, po powrocie do Bydgoszczy Zastarią wywalczył awans i w zeszłym sezonie w Ekstraklasie pokazał, jako zmiennik Adama Kempa, że naprawdę jest zawodnikiem na poziomie Energa Basket Ligi. I w każdym z meczów sparingowych, w których grał, pokazał, że to pija nie jest na wyrost. Także tak trzymać Łukasz. I na końcu Markus Lončar, Bośniak, który w zeszłym sezonie grał w lidze chorwackiej, czyli tam, gdzie Gablić. Ma sporo atutów, ale też sporo braków. Jest mobilny, 2,14, wysoki, zasięg karny też ogromny. Potrafi i z półdystansu, nawet z dystansu zaskoczyć. Dobrą piłkę stanie też potrafi spod kosza skończyć. Także tutaj na pewno z Łukaszem Frontkiewiczem zapewniam spokój na pozycji numer 5 w NEA Stal Bydgoszcz. Teraz co u Lončara mi brakuje, to
brak takiej trochę pewności siebie, on powinien te niektóre akcje, które ma, to kończyć jakimś monstrualnym wsadem, tutaj się nie patyczkować. Widać, że jeszcze jest troszeczkę, może nie zagubiony, ale jeszcze do końca tej specyfiki w tych sparingach Ligi Polskiej jeszcze nie poznał, ale wydaje mi się, że z każdym meczem będzie coraz lepiej. Jest na pewno wartościowy zawodnik i powtarzam, z Łukaszem Frontkiewiczem fajny duet na pozycji numer 5 tworzy, bo Frontkiewicz jest już gracz, który jest na poziomie Energa Basket Ligi. Tutaj trzeba to powiedzieć prosto z mostu, ten duet na pewno podoła zadaniu. Przypominam na koniec, że w tym sezonie do sztabu szkoleniowego, do Artura Golonka i asystenta Grzegorza Skiby dołączył kolejny asystent w miejsce Huberta Mazura, Marek Popiołek, który w zeszłym sezonie był asystentem Roberta Witki w Fedotraku Radom. Także zespół na pewno będzie się bił ambitnie o playoffy. Tu trudno powiedzieć, jaki jest też potencjał do końca, bo wszystkie zespoły jeszcze nie widzieliśmy w pełnych składach. Być może te składy będą jeszcze się w trakcie sezonu zmieniać, ale na pewno zespół od pierwszego meczu będzie zgrany, będzie grał szybko. To samo co było w zeszłym sezonie, przygotowany fizycznie dobrze. Także tutaj na pewno nie będzie zmiłuj się. Także to wszystko, jeśli chodzi o raport na temat koszykarzy Enea Astoria Bydgoszcz. Serdecznie pozdrawiam, kłaniam się nisko, Piotr Dudek, trzymajcie się.